Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar, ja witam was w drugim odcinku z gry Goldrush. Tak mi się ta gra spodobała, że w tym momencie przesyłam pierwszy odcinek i nagrywam od razu drugi. Nawet nie wiecie jak mi się to spodobało, te kopanie i te takie nowe rzeczy, coś nowego w tym. Nie jest to farming, a też jest związane z takim, no powiedzmy to jest pół symulator nazwałbym. Chociaż to jest po prostu gorączka złota się nazywa. No dzisiaj będziemy kontynuować nasze kopanie, jeżeli uda nam się coś zrobić to spróbujemy powiększyć asortyment. Sama rozgrywka będzie raczej na zasadzie timelapse'a w takim mega przyspieszonym tempie. Tak jak miał takie wyrywki w pierwszym, jak kopałem albo inne takie rzeczy. Łopatę potrzebuję. No i co? No ja będę kopał, kopał, czyścił, kopał. W ogóle w ostatnim odcinku nie zwróciłem uwagi na to, że jak wysypię fragment zawartości wiaderka, to w środku jeszcze zostaje i wypadałoby to wypłukać, więc może od tego zacznijmy, ale ja nie widzę mojego talerza. Talerz? Halo, talerz? Jesteś tu? A, jest talerz. Dobra, mam talerz. Oj, wiaderko się wysypało. Znaczy, no pewnie nie, ale no. Fajnie by było to wyczyścić. No i będziemy walczyć dalej z zawartością. Obniż, zamocz, popłucz. Wylej zawartość wody. O, już widzę jakieś złoto, fajnie. Ojejku, co to się stanęło? Nie tak, tak, o. Nie ogarniam konfiga czasami i robię nie to, co powinienem. Dobra. Czemy? Nie wiem, jak długo powinienem to płukać, ale ostatnio jak płukałem, to woda. Czekałem, aż woda przestanie być mętna. O, już chyba się przestaje mętnić. Dobra, to wylejemy ją i napełnimy czystej. Dobra, wylewamy. I teraz by się przydało tym narzędziem wybrać te, co mamy. Coś tu jeszcze jest gdzieś? Chyba nie. O, jest jeszcze tam. Patrzcie, jak się chowie. Chowało się tu chamstwo. Wyjdź, wyjdź. O. No patrzcie. Skubaństwo małe. Może... O, widzę. O, pozbyliśmy się połowy tych śmieciów, ale... O to chodziło. Dobra, wysypujemy tą zawartość tego czegoś. Wychodzimy z tego trybu. Jest tam coś jeszcze w środku? Nie, puściutko, no to super. No to co, trochę nazbieraliśmy, mamy 0,08 uncji. Ja się biorę za kopanie, a wy możecie posłuchać muzyczki, którą wam tu podrzucę i jak będzie jakiś przełomowy moment, usłyszymy się ponownie. Dobra, jesteśmy. Kopałem cały dzień i wieczorem jeszcze wybrałem się do miasta, żeby sprawdzić coś. Żeby rozbudować mój sprzęt na taki, jaki by mnie satysfakcjonował na początek, no to potrzebuję 650 dolarów około. A tutaj mamy około, no mamy 50% zapełnienia tych mat śmiesznych. Potrzebujemy pełne wiaderko wody, więc bierzemy te wiaderko wody. Ok, odstawiamy je. Bierzemy teraz tę matę i płuczemy w tym wiadereczku. Mam nadzieję, że coś będzie, nie? I coś zarobię na tym. Chociaż jakieś 100 dolarów, nie? By się przydało, byłoby fajnie. Dobra, odkładamy tę matę. One są puściutkie? Tak, one są puściutkie. Ja teraz idę tutaj do mojej miski z wodą. Odkładam to. To się na szczęście nie wysypuje. Odkładamy to gdzieś. Tak, żeby woda jeszcze była w tym. Dobra, napełnialiśmy, napełnione. Odejdźmy sobie trochę dalej. Może tu będzie gdzieś równiej. O, patrzcie, jak idealnie usiadło. Dobra, bierzemy tackę. Dobra, idziemy z nią tu. Wiem, że to jest na wyrobisku, ale to potem przestawimy. Albo życie samo zweryfikuje. Po prostu się zapadnie. Muszę pamiętać, że tutaj w środku zostało jeszcze. Okej. Może te 50% jakieś 0,1 uncji się chociaż uda uzbierać. Ale pożyjemy, zobaczymy. Dobra, zamoczone. Płuczemy. Woda mętnieje. Ładnie, pięknie. Jakieś złotko tu już pojedyncze widzę. Okej, ładnie. No, o, jakie złoto. O, jak żółto. Dobra. Jeszcze raz zanurzymy. Jeszcze wypłuczemy. Tak, żeby nie pogubić niczego. Okej, o, trochę więcej tego tam widzę nawet. Fajnie, cieszę się z tego. Dobra. No, ja chcę, żeby woda była mimo wszystko przeźroczysta. O, już jest prawie. Już prawie przeźroczysta.
Dobra, uczemy to. Dobra, już chyba nie będzie lepsza. Teraz bierzemy narzędzia do wyjmowania tych złotek. No, ale. O, patrzcie, tu mamy trzy sztuczki. Dobra, dwa i trzecia. Czwarta. I piąta. Ta piąta się nie chce wydobyć. Nie, wróć, bo ja widzę, że ona chce uciec. O, no jest tu, na widoku, no. Weź to. O, jak ładnie. Dobra, mamy to. Nic więcej tu nie ma? Dobra. Jeszcze zanurzymy. Przepłuczemy. Nie ma. No nie ma, dobra. No to bierzemy następną porcyjkę. Gdzie ona tu była? O, jest tutaj. Wysypujemy. Dobra, odstawiamy, bierzemy to i idziemy znowu tutaj do wanny. Dobra. Tak trochę wypoziomujemy. Ale się żółto robi. Płuczemy. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze robię te płukanie, no ale. No nic sobie nie poradzę na to. Okej, coraz więcej tylko tego błota jest, mam wrażenie. Czy to są kamyki? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale coś tu tego żółtego widzę, to się cieszę. Coś będzie co zbierać. Mamy 0,15 uncji. Fajny wynik. Dobra, czyli już takie około 100 dolarów może mamy. Fajnie by było tak mieć jedną uncję chociaż, nie? Tam z tego co kojarzę, na początku gry byłem w tym u Kowala, to się nazywało, tego co się sztabki przetapia. To tam, pamiętam, 1200 chyba była cena. Ja, fajnie jakby taka była, nie? No wybieraj to. Patrzcie, 0,19 uncji. Będzie 0,2 uncji? No. Dobra, mamy to. Mamy 0,21 uncji. Super. Nic tu nie ma. Nie ma. Dobra. To wywalamy. Okej. No to tak. Kolejna porcja, nie? Wow. Jeszcze coś w środku jest? Nie wiem. Jest tam jeszcze. Okej. No widzę te małe kuleczki, to już widać z góry, że to jest złoto. Dobra, woda się mętli. Tak, ładnie. O, prawie mi złoto powylatywało. Niedobrze. Muszę odlać tej wody. Z powrotem zanurzamy. Płuczemy. I co z tego będzie? Gówno. Nie no, coś tam jakieś złoto jest w środku. Okej, oby nie sztuczne. W ogóle zastanawia mnie fakt, bo tam pisało, że tam każdy początkujący był u tego co na emeryturę przeszedł. Ale no. Ty to ciekawe, ile razy ta działka już była przekopana, nie? Że tutaj ciągle złoto i złoto. I tą ziemię, którą my wykopujemy, ona idzie tak naprawdę do rzeki. No to gdzie ona jest? Tej rzece jakoś nie przybywa tego. No tak, jak wiem, czepią się może szczegółów albo coś. O, mamy 0,32 uncji, fajnie. Dobra. Wysypujemy i. I może coś tu jeszcze jest do tego. Jeszcze tam coś było. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, ale prawdopodobnie ostatnia porcja. No, super, płuczemy. Mętniejemy wodę, mętniejemy. Dobra, chyba już nic więcej nie będziemy ten się puchać. To wylejmy wodę. Dobra, wylaliśmy wodę. Bierzemy tą pipetę, tak? To się nazywa?
0,40 uncji mamy, super. Cieszy mnie to. Dobra, złota tu już nie widzę. Nie, dobra, możemy to wylać. Okej. No to tak. Gdzie by to... Dobra. Coś tu jest? Nie, już nie ma nic. Dobra. Odkładam to. I no co, jedziemy do miasta, zobaczyć ile za to dostaniemy. Czy coś cokolwiek z tego będziemy mogli wytopić albo coś. Odpalamy silnik. I co? No i widzimy się w mieście. Jesteśmy w mieście. I teraz tutaj przed sobą mamy warehouse. Ale my jedziemy w prawo, bo my jedziemy do kowala. Z tego co się orientuję, zresztą mamy samouczki, to zaraz zobaczę na samouczki. O, jeszcze wczytywanie ostatnie, no. Może bym pojechał za daleko? Jaki fajny krosik, przygarnąłbym. Dobra, nie tu, tylko tutaj. Wydobywanie złota? Nie. Systemy wspierające? Nie. Magnetyt? Nie. Tablet? Nie. Mapa? Jak to działa? Dziennik? Aha, no to nie dowiedziałem się wiele. Sklepy i usługi? O, kowal. Czemu jest dwa razy kowal? Przetapianie złota. No, jesteśmy u kowala, no. I co? Podjeżdżamy. To tak jak podobnie zrobiłem, nie? Zatrzymujemy się. Wyłączamy. Idziemy do drzwi. I co? I dostajemy sztabkę, tak? Którą ładujemy na pick-upa? No, świetny pomysł. No, też podchodzi. Sprzedajemy orę. Nie, nie chcę sprzedawać. O kurde. Ale hajsidła miał z tego. Dobra. No to ten. To, no to wychodzimy, nie? Podchodzimy do frontowych drzwi. I co? No i wytapiamy może sztabkę, nie? No trochę stracę na tym. Przetop. O, o, mamy swoją. Mamy Gold Rush, nawet na niej jest napisane. Super. Podoba mi się. Aż zrobię screenshot na niebie. Na jakimś tle, co się to będzie dało wyciąć. Siup. Mamy screenshota. Dobra. Jest na pace? Jest. Ale ja może to dam trochę dalej, bo fajnie by to było widzieć. Dobra, jedziemy do banku, bo prawdopodobnie w banku to można sprzedać. Ciekawe. Właśnie, bo nie wiem, tam się chyba opiera na tym, że sprzedajemy w banku takie rzeczy. Mała ten. Systemy wspierające złoto. O co chodzi? A, stół koncentracyjny. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, to może nie teraz, bo nas na to nawet nie stać. Ja chcę tylko 600 dolarów, nie? Patrz, nie zdążyłem odpalić, a już jadę. Kurde, ale technologia. Jest sztabka, dobra, bo się przestraszyłem. Przykleiła się do podłogi i zlała mi się z otoczeniem, więc... Dobra. Jazda. Patrzcie, jak zaparkuję pod bankiem. Ach, no może nie tak chciałem, ale... Zaciągnąłem ręczne, napisało mi komunikat o mechanizmie różnicowym. Dobra, wchodzimy na pakę. Albo... No i co? Biorę to? I co, podchodzę z tym do drzwi? Nie. To o co chodzi? Czekajcie. Odłożę sobie to? Jest, dobra, leży. Podejdź do banku. Giełda. Twoje sztabki. Ciekawe ile za to dostanę. Halo? 528 dolarów, no... No, rem, brakuje mi dość trochę. No, po prostu brakuje mi 80 dolarów. 600. Kurde. Komuś odcinek spodobał, może oczywiście zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, co by być na bieżąco z materiałami, dzwoneczek ewentualnie, ale nie obiecuję, że on będzie działał. Tak więc co, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, trzymajcie się, no i pa pa!